Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym i posłuchajcie dwóch wersetów biblijnych, jakie mamy dzisiaj do rozważenia. Księga Zachariasza. Jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Ten pierwszy werset z Księgi Zachariasza. On odnosi się do przyszłego panowania Jezusa Chrystusa w Jego Królestwie, o którym my dzisiaj wołamy w słowach modlitwy pańskiej z takim pragnieniem i tęsknotą: przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Wówczas, dzisiaj czytamy, będzie ono już obecne, a obecne będą również pokój, miłość, sprawiedliwość, czyli wszystko to, czego nam dzisiaj na ziemi nieco brakuje. A będzie tak, ponieważ władcą i Panem w tym miejscu będzie zwycięski Jezus Chrystus. I próbuję ten werset zinterpretować w tym dzisiejszym konkretnym kontekście, w jakim się znajdujemy. Niedaleko nas, na Ukrainie, tli się konflikt militarny. To pokazuje, że niektórzy znów na nowo zapragnęli władzy, zwycięstwa, potęgi, zapominając przy tym, że te atrybuty, czyli zwycięstwo, władza i potęga, należą tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa. I tylko On potrafił zwyciężyć, odnieść takie najpotężniejsze zwycięstwo, nie siejąc zniszczenia, nie przez wojnę, nie przez ból, ale łagodnie i w miłości, umierając na krzyżu za każdego z nas. I każdy człowiek względem tych wspaniałych informacji, które dzisiaj słyszymy z Pisma Świętego, względem tych impulsów z przyszłości, które dzisiaj do nas docierają, powinien, tak jak czytamy to w drugim właśnie fragmencie w liście do Filipian, uklęknąć, powinien pokornie przyjąć to wszystko za takie autentyczne, za takie niesamowite. Względem tych informacji powinna w sercu pojawić się pokora. I drodzy, teraz taka myśl dzisiejszego rozważania. Otóż Isaac Newton napisał do swojego wielkiego rywala Roberta Hooka, że jego praca nad teorią grawitacji była możliwa jedynie dzięki osiągnięciom naukowym jego poprzedników. I dosłownie napisał tak: jeśli widzę dalej, to tylko dzięki temu, że stoję na ramionach olbrzymów. Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. Potrzebujemy dzisiaj na świecie pokory. Potrzebujemy wyznać i potrzebujemy takiej świadomości, że my możemy widzieć dalej i więcej. Możemy doświadczać zwycięstwa, ale tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Kiedy przed Nim uklękniemy, wówczas On w naszej pokorze weźmie nas na swoje ramiona i wtedy zobaczymy o wiele dalej, o wiele więcej i zobaczymy również to, co On dla nas przygotował. Droga siostro i bracie w Jezusie Chrystusie, w tym dzisiejszym dniu, w Twoim osobistym kontekście, jaki przeżywasz, pośród tych wielu informacji, które docierają do nas ze świata, pełnych chaosu, pełnych niepokoju, życzę Ci dzisiaj takiego szczerego wyznania: przyjdź Królestwo Twoje, o którym dzisiaj od Zachariasza usłyszeliśmy więcej informacji. A dzięki listowi do Filipian dowiedzieliśmy się o pokorze i jak ważne jest to, żeby zgiąć przed Chrystusem swoje kolano. Życzę Wam, żeby zabrał On Was na swoje zwycięskie ramiona, żebyśmy zobaczyli więcej i dalej, dzięki wierze, dzięki zaufaniu, dzięki nadziei. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.